Siemanko, witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym Ci pokazać, jak możesz mokować testy komponentów Reacta z użyciem Jesta. Ja już tematykę mokowania dosyć szczegółowo omawiałem parę filmików temu, więc jeżeli Cię to interesuje, to gdzieś tu albo tu, nigdy nie wiem, gdzie znajdziesz link, to sobie możesz zobaczyć to nagranie, żeby zobaczyć szczegółowo, jak się mokuje funkcję z użyciem Jesta. Mokowanie jest to podstawianie takich atrap, a my dzisiaj zajmiemy się podstawieniem atrap w komponentach React, ponieważ tutaj, jeżeli pamiętasz, mamy kalkulator, który nam umożliwia przeliczanie różnych kursów walut. No i problem polega na tym, że ja tutaj w tym teście przeliczyłem sobie parę dni temu 122 zł i spodziewałem się, że wynik będzie wynosił 28,63 euro. Natomiast dzisiaj ten kurs już uległ zmianie i serwis NBP, który mamy sobie podłączony tutaj, zwrócił nam dzisiaj zupełnie inne kursy i to oznacza, że nasz test kilka dni wcześniej przechodził, a dzisiaj no już nam nie przechodzi, więc naprawimy to poprzez podstawienie atrapy pod funkcję fetch, że będziemy zwracać wewnątrz naszych testów podstawionego JSONa tak, żeby za każdym razem JSON był zwrócony taki sam. Czyli żebyśmy w naszych testach no, nie mieli sytuacji, że w zależności od tego, jaki jest dzień tygodnia, to testy nam przychodzą albo i nie. Więc zajmiemy się tym i też Wam pokażę oczywiście, jak możecie podstawić takiego JSONa tutaj w tym kodzie. Myślę, że jest to dosyć taka przydatna rzecz, zwłaszcza gdybyśmy chcieli przetestować, co się dzieje, gdy w ogóle ten fetch nie działa, albo jeżeli fetch zwraca nam całkiem innego JSONa niż się spodziewamy i myślę, że to też są ciekawe scenariusze do przetestowania w naszym kodzie. Więc nie przedłużam dłużej i zapraszam do dalszej części materiału. Więc będziemy chcieli sobie napisać atrapę dla naszej funkcji, której pobieramy sobie kursy z NBP. No i widzicie, że NBP pobieramy sobie z użyciem funkcji fetch, a później, jak już ten promise się wykona prawidłowo, no to wykonujemy, jakby czekamy na wykonanie kolejnego promisa, który tym razem zamieni nasz JSON na taką formę, w którą JavaScript rozpoznaje, czyli po prostu obiekt. Więc tak naprawdę w naszej atrapie nie wystarczy, że podłożymy sobie coś pod funkcję fetch, ale także musimy podłożyć to w taki sposób, żeby wynik tego podłożenia potrafił obsłużyć nam funkcję JSON i tam także zwrócić po prostu JSON, który chcemy mieć podłożony w naszej atrapie. W naszej atrapie chcemy mieć oczywiście to, co nam zwraca NBP. Jeżeli testujesz jakieś swoje API, to oczywiście możesz sobie wykonać zapytanie do swojego API i po prostu sobie zapisać wynik w pliku tak samo, jak zrobię to ja teraz. Więc wystarczy, że sobie skopiujemy to i ja już tutaj wewnątrz projektu sobie przygotowałem plik valid.nbp.json, do którego po prostu zapisuję wartość tego API. W każdym projekcie zawsze mam takie miejsce przeznaczone na moki. Po prostu wydaje mi się, że wtedy jest łatwiej i zachować porządek i ogarnąć tak naprawdę, z czego nasze testy korzystają. Więc mamy folder mocks, a w nim przechowujemy sobie JSONa. Teraz będę chciał napisać w końcu tą atrapę, więc po prostu sobie zaimportuję ten JSON, tak bym go mógł użyć za chwileczkę w swoim kodzie. Więc nazwę sobie go valid JSON i tu będzie from mocks valid nbp.json, tak chyba się nazywa ten plik. OK, więc mamy go teraz zapisanego do tej zmiennej i możemy sobie napisać naszego mocka. Więc piszemy teraz mocka, użyjemy funkcji
SpyOn. Jeżeli nie wiesz, czym jest funkcja SpyOn, to jeszcze raz Cię odsyłam do poprzedniego materiału, w którym po prostu bardziej szczegółowo tłumaczę, czym są szpiegi w Jeście, tak to się śmiesznie nazywa, szpiegi, i jak można z nich korzystać. Tym razem będziemy szpiegować globalnie, ponieważ jakby wywołujemy fetcha, nie jakąś naszą własną funkcję, tylko po prostu korzystamy z funkcji fetch, która jest dostępna globalnie. I chcemy oczywiście podłożyć implementację pod tą funkcję fetch, więc tu będzie po prostu mock implementation i oczywiście chcemy, żeby tutaj nam został zwrócony promis. Chcemy, żeby ten promis został zresolwowany, ale ten jeden promis nie wystarczy, bo musimy też oczywiście zwrócić tutaj funkcję JSON, gdzie też promis zostanie zresolwowany, a tym razem po prostu zostanie zresolwowany w taki sposób, że zwrócimy nam tutaj tego naszego JSONa, więc mamy podstawiony szpieg, podstawiamy sobie własnego JSONa, no i teraz powinniśmy sprawdzić, jak nasz kod się tutaj zachowa. Oczywiście też na koniec warto pamiętać o tym, żeby za każdym razem w Jeście sobie usunąć te wszystkie moki, które sobie zamokowaliśmy, więc szczegółowo omawiam to także w tym poprzednim filmiku. I teraz możemy sobie zrestorować. Czyli to jest jakby posprzątanie po tym SpyOnie, gdybyśmy mieli jakiś inny kod dalej, w którym chcemy już nie mieć zamokowanego fetcha, no to wtedy zawsze dobrze pamiętać o tym, żeby po prostu restorować te wszystkie moki. Więc mamy tego naszego fetcha zamokowanego. I tutaj też, jeżeli testujemy kilka rzeczy, to wtedy zawsze warto sobie skorzystać z hooka before each, który pozwala nam wykonywać jakąś operację przed każdym testem, tak żeby mieć pewność, że faktycznie przed każdym testem mamy tego naszego fetcha zamokowanego. Więc zrobimy before each i tu wewnątrz naszej funkcji sobie zrobimy tego naszego jesta. I chcemy mieć pewność, że przed każdym testem moki wszystkie pozostałe zostały zrestorowane. Więc to sobie zapiszemy i odpalimy nasz test. I tutaj mamy już prawidłową wartość zwracaną przez NBP, więc możemy sobie ją tutaj podstawić. Więc jeżeli podstawimy ją w ten sposób, to test powinien nam zacząć przechodzić. Oczywiście możemy sobie podstawiać dowolnego JSONa, więc równie dobrze możemy teraz na przykład zrobić sobie jakiś inny JSON i na przykład go w jakimś konkretnym teście podstawić. Wartym sprawdzenia, myślę, scenariuszem jest przetestować nasz komponent, co się stanie w momencie, gdy NBP po prostu zwróci nam zupełnie inny JSON. Na przykład teraz, jeżeli wszystko jest spoko, no to zwraca nam coś takiego, ale na przykład ktoś, jakiś programista backendowy może popełnić błąd i po prostu ten JSON może nam zwracać coś zupełnie innego. Więc teraz z użyciem automatycznych testów jesteśmy w stanie sobie zasymulować taką sytuację. Zrobimy sobie test renders error when JSON is invalid i zrobimy sobie trochę inny mock,
Tym razem zrobimy po prostu mocka takiego, że zwrócimy zupełnie inny JSON. Więc skopiuję sobie na początek może to i tu zrobimy, że będziemy się spodziewali błędu cannot connect to NBP. I sobie weźmiemy oczywiście naszego spaja i spaja podstawimy w taki sposób, że ten JSON nam zwróci na przykład error, nie wiem, i tutaj na przykład something went wrong. I teraz zapiszemy to i zobaczmy, co się stanie. Więc mamy oczywiście sfejlowany test. Test jest sfejlowany. Mamy przede wszystkim błąd w naszym komponencie, bo nie łapiemy błędu. Więc tutaj widzicie, że pisanie testów nie tylko jakby pozwala nam uniknąć problemów w przyszłości, ale czasem także wyłapuje błędy w teraźniejszości. Więc poprawimy szybko ten nasz komponent tak, żeby błędy były łapane. Więc wejdziemy sobie do naszego tutaj komponentu i zrobimy sobie po prostu try'a. To wrzucimy sobie do try'a. W momencie, gdy coś pójdzie nie tak, to złapiemy sobie tutaj błąd. I wewnątrz sobie na przykład go wylistujemy, console error, error i tu zrobimy sobie set error, bo mamy tutaj taką funkcyjkę, która po prostu spowoduje nam wylistowanie się tego błędu do użytkownika. To jest nic innego jak po prostu wewnętrzny stan w naszej aplikacji, który po prostu tutaj sobie ustalimy. Więc w tym celu zapiszę sobie ten komponent, no i zobaczymy, co się wydarzyło. Błąd mamy dalej, tu nam rzuca ten console log error, tak, więc jakby ten błąd już nam nie przerywa działania naszego programu, ale problem polega na tym, że musimy zmienić nieco nasz test, ponieważ tutaj error tak naprawdę wyświetlamy poprzez zmienienie wewnętrznego stanu naszej aplikacji, a to powoduje przerysowanie tego naszego komponentu, więc powinniśmy tutaj w naszym teście zastosować taki bajer, jak mieliśmy tu wcześniej, czyli ten wait for element, bo jakby musimy zaczekać na zmiany, które zajdą w naszym komponencie. Więc tutaj w tym celu sobie zrobimy po prostu to w ten sposób. Teraz z tego getByText skorzystamy sobie w wait for element. Zrobimy to tak, cannot connect to NBP i tu będziemy się spodziewać, że ten napis będzie w naszym komponencie. Więc tak już zmieniony kod zarówno testu, jak i komponentu, myślę, że teraz spowoduje, że powinien nam testy przechodzić. No i te testy przechodzą, więc ten error tutaj się wyświetla. Możemy sobie to zakomentować, po prostu ważne, żeby zawsze jak łapiecie błąd, no to rozpoznawać, co to za błąd. Tutaj jakby na potrzeby dzisiejszego takiego edukacyjnego filmiku nie będę dzisiaj z tym więcej robił, ale jak to zapiszę, no to zobaczycie, że wszystkie nasze testy ładnie przechodzą. Więc dla podsumowania, dzisiaj pokazałem Ci, jak możesz podstawiać różnego rodzaju atrapy do swoich testów React. Oczywiście dzisiaj zajęliśmy się głównie funkcją fetch, która jakby pozwala nam łączyć się z zewnętrznymi zasobami, ale tak samo z użyciem SpyOn jesteśmy w stanie zmieniać implementację dowolnych funkcji w naszych komponentach React, z których korzystamy, więc myślę, że jest to bardzo ważna wiedza, bo na pewno w waszych testach prędzej czy później zdarzy się, że będziecie musieli różne rzeczy zasymulować.
No i to wszystko, co przygotowałem dzisiaj dla Was w tym materiale. Jeżeli coś z podstawianiem atrap w testach Reacta dalej dla Was jest niejasne, to dajcie znać w komentarzu albo na Discordzie. Link do Discorda, gdzie udzielam pomocy, znajdziecie w opisie do tego nagrania. Jeżeli materiał okazał Ci się chociaż trochę pomocny, rozjaśnił Ci nieco, to będę wdzięczny za zostawienie łapy w górę. Tymczasem to wszystko, a ja życzę Ci miłego dnia.